Dzisiaj chciałem Wam pokazać nowego Samsunga Galaxy Z Fold 3, który jest na pewno bardzo ciekawym urządzeniem, ale moim zdaniem jest troszkę przekombinowany i nie wiem do końca, kto powinien go kupić. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić tego Samsunga Galaxy Z Fold 3 albo inny składany smartfon, to możecie zajrzeć do linków, które znajdują się w opisie tego filmu. Prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro. No i nie chcę Wam opowiadać o tym, że to jest składany smartfon, że tutaj ma ekran, że ma specyfikację bardzo dobrą i bardzo dobre kamery. No bo to będzie nudne, bo Wy się tego spodziewacie, bo to jest smartfon z absolutnie najwyższej półki, więc powiemy trochę o rzeczach mniej oczywistych. Jak widzicie, tutaj jest pudełko. Pudełko jest cienkie, więc wiecie, czego się spodziewać. Nie znajduje się tutaj zbyt wiele rzeczy, bo znajduje się tutaj de facto smartfon, zero zaskoczenia. Ale nie ma tutaj etui. Słabo. Nie ma tutaj ładowarki. Słabo, ale przyzwyczailiśmy się. No i nie ma tutaj rysika. I moim zdaniem bardzo słabo, bo tak naprawdę te Samsungi Galaxy Z Fold, one miały zastąpić serię Note, która już się nie pojawia, więc ja spodziewałbym się, że ten rysik tutaj powinien być dodany za darmo do zestawu, a tak naprawdę tutaj trzeba wszystko dokupić. Trzeba wszystko dokupić, kupując smartfon za 8300 zł. Ja wiem, że to jest taniej niż poprzednie generacje, ja wiem, że ten smartfon może być dla wielu osób wart tej swojej wysokiej ceny, bo jest naprawdę inny niż większość sprzętów na rynku. Jednak wydaje mi się, że ta cena być może powinna być wyższa o te 200 zł i żeby te rzeczy już w pudełku były. No i to jest na tyle istotne, że jeżeli ktoś chce kupić ten smartfon i nie chce dokupić do niego rysika, no tak naprawdę po co go kupować? Można kupić Samsunga Galaxy Z Fold 2, a nie 3, który obecnie będzie tańszy, bo tak naprawdę największą zmianą w trójce jest właśnie obsługa tego rysika. Tego rysika, którego nie ma w zestawie. A skoro jesteśmy przy tym i to ma być taki Note, gdzie tu jest dziura, w którą można wsadzić rysik? Gdzie to jest? Ja nie widzę tego. Kto jest synem kogo? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Tutaj pojawia się naprawdę wiele pytań, ale skoro to ma być Note, to niech ten po pierwsze rysik będzie dodany do zestawu, a po drugie niech tu będzie miejsce, żeby gdzieś ten rysik wsadzić. To etui na SP, na dramat po prostu. Za 5 zł z AliExpress z tą klapką. Bardzo głośnym tematem w smartfonach w ostatnich miesiącach są kamerki ukryte pod ekranem. I Xiaomi się chwaliło, Oppo chyba też się chwaliło, że będą zaraz mieć, że już w sumie mają, ale nie w takich produkowanych smartfonach, tylko w prototypach. Tymczasem wychodzi Samsung, mówi potrzymaj mi kimchi i robi taką kamerkę po prostu w smartfonie bez żadnych większych fanfarów. Tylko pamiętajcie o tym, że ta kamerka tutaj, ona nie jest do selfie. To jest kamerka do wideorozmów. Jeżeli chcecie robić sobie selfie, to macie tutaj kamerkę na tym mniejszym ekranie. Względnie macie te kamerki, jeżeli sobie chcecie robić selfie w ten sposób. A tutaj mamy po prostu kamerkę do wideorozmów. Tak mówi Samsung i to mi się wydaje dosyć logiczne, no bo dla kogo jest taki smartfon generalnie? Jesteście takim bogatym gościem, no warszawiakiem, no bo w Warszawie to się na bogato żyje. Jesteście takim bogatym warszawiakiem, wróciliście właśnie z placu Zbawiciela, gdzie mieliście spotkanie z klientem i macie kola, bo się nie ma rozmów w Warszawie. W Warszawie ma się kole, nie jada się obiadów, jada się lunche i brunche, więc macie kola i sobie bierzecie swój smartfon za 8300 zł i możecie w ten sposób sobie prowadzić kola. I to nie jest ważne, że wtedy zamiast dwóch podbródków macie 8, bo ta kamera jest od dołu. Ważne jest, że Wy wiecie, że Was stać na ten smartfon za 8300 zł i być może druga osoba też wie, jeżeli interesuje się technologiami, ale raczej nie wie. Ale przestańmy mówić o bogactwie i Warszawie, a wróćmy do kamerki. Więc ta kamerka jest pod ekranem, ale nie jest tak, że ona jest niewidoczna, bo ją widać. Jeżeli mamy ciemne tło, to jej prawie nie widać, a im jaśniejsze tło, tym ją widać bardziej. Tutaj na przykład mamy niebieskie tło i ja ją generalnie widzę. To jest takie, jakby widzieć pojedyncze piksele. Wydaje mi się, acz nie mam pewności, że to działa tak, że tutaj po prostu tych pikseli jest mniej w tym miejscu i że jest na przykład co drugi, a tam, gdzie nie ma piksela, to jest po prostu przezroczysta warstwa, żeby kamera coś w ogóle widziała. I kamera robi nam zdjęcie mniej dokładne, później dodatkowo je poprawia sztuczna inteligencja i tak to działa. Dlaczego tak myślę? Bo kiedy robimy sobie zdjęcie tą kamerką, właśnie tą, to i szybko klikniemy podgląd, to na początku ono jest po prostu brzydkie, takie nijakie,
a po chwili robi się cyk, magia i zdjęcie robi się ładne. Czyli tutaj ta sztuczna inteligencja musi mocno je poprawiać. Nie mówię, że to jest złe rozwiązanie, bo jeżeli coś działa, no to czemu to ma być głupie? A jeżeli chodzi o wygody korzystania z tego smartfona, to u Samsunga jest po staremu, czyli Z Fold nadal jest niewygodny, bo mamy tutaj ten ekran, który jest wąski i no samo to, że jest wąski, to nie powinno przeszkadzać, ale jak tutaj pojawia się na dole klawiatura, to ktoś, kto ma takie paluchy jak ja, dla obrazu, albo nawet takie paluchy jak Marcin, który ma chudsze paluchy ode mnie, to nie jest w stanie po prostu na tym wygodnie pisać. Cały czas człowiek się myli, nie da rady w ogóle z tego korzystać jak ze zwykłego smartfona. Oczywiście sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy sobie ten smartfon w ten sposób rozłożymy, bo wtedy mamy taki mały, fajny tablecik, korzysta się z tego miło, tylko pamiętajmy, że do obsługi tego smartfona trzeba mieć dwie ręce, więc jeżeli macie jedną rękę zajętą albo jedną Wam ucięto na przykład, to nie jest zdecydowanie smartfon dla Was. No i generalnie korzystając z tego smartfona mam takie déjà vu, bo tutaj wielu rzeczy nie poprawiono, niektórych na razie nie da się poprawić, na przykład tego, że to jest kloc. Samsung mówi, że lżejszy, cieńszy, ale to jest nadal kloc. To jakbyś nosił w kieszeni dwa smartfony. To nie jest wygodne, tak po ludzku. Poza tym, ta technologia ekranu. Mamy tutaj to samo co we Flipie, że to jest wyczuwalne. To jest mniejsze niż kiedyś, ale to nadal jest wyczuwalne. Więc jeżeli robicie dużo gestów po środku ekranu, no to będzie powodować pewien dyskomfort i to naprawdę nie jest fajne. No i moim zdaniem to będzie Was szczególnie irytować, jeżeli dokupicie sobie ten rysik do smartfona za 8300 zł, podkreślę to kolejny raz, i sobie namaluję tego ptaka albo wiewiórkę, która siedzi na drzewie. I sobie odpalacie program i jesteście nowocześni, więc macie smartfon za 8300 zł, a nie kartkę. I sobie chcecie naszkicować, robisz prostą linię i ona wychodzi krzywo, bo tutaj zahacza właśnie rysik. To jest niefajne i mam nadzieję, że kiedyś uda się tego pozbyć w całości, ale nie łudzę się, że to stanie się jakoś bardzo szybko, bo mamy tutaj do czynienia z nową i drogą technologią. I ten ekran jest fajny, jest ładny, on podobno jest lepszy niż kiedyś, ale on mi nadal nie wygląda na rzecz wytrzymałą i komu nie pokazywałem tego smartfona albo Flipa, to każdy mówił fajne. Bardzo fajne. W ogóle temu nie ufam. Boję się, że to się zaraz zniszczy. I oczywiście tam Samsung mówi, że to chyba wystarczy na 200 tysięcy złożeń i rozłożeń, więc to jest tam 5 lat albo więcej. Jednak no nie ma na to pewności. Gwarancja na każdy smartfon to jest 2 lata, chyba że sobie wykupicie jakąś dodatkową. Więc pewne ryzyko mimo wszystko jest, bo mamy tutaj do czynienia z rozwiązaniem nowym. Nie podoba mi się też, że mamy tutaj szczelinę. I ta szczelina powoduje, że tutaj wpadają paprochy i się zatrzymują w tym smartfonie, ale z jakiegoś powodu nie chcą wypadać z tego smartfona. Może to jest kwestia tego, że nie mamy tutaj szkła, tylko mamy właśnie taką jakby folię na ekranie. Trudno mi powiedzieć, ale tak się dzieje, więc macie sobie swój klockowaty smartfon w kieszeni. Przychodzą do Was znajomi, chcecie się pochwalić, że macie smartfon za 8300 zł. I no nie pochwalicie się tym, bo to jest słabe i chcecie zrobić tak. I wtedy on jest cały usyfiony i cały efekt wow idzie się kochać. Więc generalnie mam nadzieję, że to też uda się poprawić, że to po prostu będzie ściśle do siebie przylegać. Szału nie robi także akumulator, bo wiadomo, że takie ekrany, takie podzespoły to wszystko zżera energię, ale czasami jest ryzyko, że ten smartfon po prostu się rozładuje, bo jeżeli po prostu tak sobie korzystacie ze smartfona, także czasami go otworzycie, czasami nie, no... Wiecie, jak zwykli ludzie, odbierzecie jakieś połączenie, maila, odbierzecie, to wtedy na noc macie już jakieś 20-25%, czyli niby spoko. Ale jeżeli korzystacie z tego smartfona intensywniej, no to mogę Wam zagwarantować, że on się rozładuje wcześniej, niż Wy położycie się do łóżeczka, żeby uderzyć w spanko. I niestety to jest spory problem, więc musicie po prostu w takiej sytuacji ten smartfon podładowywać w ciągu dnia. I tutaj troszeczkę narzekałem na ten smartfon, ale to nie jest tak, że on jest zły, bo on jest naprawdę bardzo fajny i widać, że Samsung stara się dopracować ten koncept, bo tutaj wiele rzeczy się naprawdę zmienia, na przykład w softcie, bo możemy tutaj na przykład już sztucznie tak na siłę troszeczkę zmieniać proporcje aplikacji, więc jeżeli tutaj odpalimy Instagrama, to ten Instagram wygląda ładnie, kiedy na takim iPadzie nadal wygląda brzydko, bo to jest rozciągnięta apka ze smartfona, więc to naprawdę
się chwali. Chwali się także fakt, że obecnie oba ekrany mają lepsze odświeżanie, 120 Hz adaptacyjne, takie wyższe niż standardowe i to też jest naprawdę super, bo same ekrany są fenomenalne, ale chyba nie muszę o tym wspominać, no bo to jest topowy Samsung. Fenomenalne są również głośniki stereo. Generalnie pod względem dostosowania do różnego rodzaju multimediów to urządzenie jest naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o soft, to generalnie jest bardzo dobrze, bo kiedy korzystałem z poprzednich foldów, to wydawało mi się, że wszystko tutaj jest trochę takie na siłę, że po co ten rozkładany ekran, że po co to wszystko, był efekt wow, ale nie widziałem w tym do końca sensu, bo średnio to działało. A tutaj widać, że Samsung już się postarał i mamy tutaj bardzo fajne rzeczy. Na przykład mamy tutaj dock z aplikacjami, czyli ta lista aplikacji jest zawsze na wierzchu, więc możemy między nimi szybko się przełączać. I to w tym trybie tabletowym jest bardzo fajne. No i nie marnuje też za dużo miejsca, no bo jednak ten ekran tutaj jest duży. Kiedy odpalamy sobie właśnie przeglądarkę, to tutaj już ona bardziej wygląda jak wersja desktopowa. Mamy tutaj karty, możemy się między nimi szybko przełączać. To jest naprawdę super i mi się podoba. No i do tego jeszcze więcej aplikacji, coraz więcej aplikacji obsługuje właśnie ten tryb tabletowy, więc nie tylko Instagram wygląda ładnie, ale też Spotify i wiele innych programów. Wydaje mi się, że po prostu część deweloperów podejrzewa, że to jest kierunek, w którym będziemy w bliższej lub dalszej przyszłości iść, a poza tym chcą dopieścić klienta, którego stać na najdroższy smartfon, bo dzięki temu wyda on pieniądze też w ich usłudze. Jest takie prawdopodobieństwo. Więc generalnie ten tryb tabletowy jest znacznie lepszy niż był jeszcze niedawno, no i tak po prostu podoba mi się i wydaje mi się w końcu w miarę użyteczny. Jeżeli chodzi o rzeczy, które są dobre, ale nie jakieś idealne, czytnik linii papilarnych bardzo fajny, muszę powiedzieć, działa dobrze. Fajnie, że nie jest pod ekranem, tylko tutaj, więc po prostu działa. Jeżeli chodzi o aparaty, to mamy w sumie dokładnie te same, co w poprzedniej generacji. Jest ta sama jakość zdjęć i to nie oznacza, że to są złe aparaty, bo to są bardzo dobre aparaty, tylko po prostu, jeżeli dzisiaj kupujecie takiego Samsunga Galaxy S21, który kosztuje chyba około 3000 zł, no to już macie lepszą jakość zdjęć, a tutaj w o wiele droższym, wiadomo, innym smartfonie ta jakość zdjęć jest gorsza. Zmieniano tutaj trochę soft, coś tam poprawiono, ale generalnie to jest to samo, co już było wcześniej. Gdybym miał jakoś krótko podsumować tego Samsunga Galaxy Z Fold 3, to bym powiedział, jako taki smartfon jest kiepski, jako taki smartfon jest bardzo fajny i tak naprawdę tyle. Szkoda, że nie dodano tutaj tego etui, rysika zwłaszcza, szkoda, że tego rysika nie ma i nie da się go schować do środka, bo w końcu ten smartfon miał zastąpić serię Note. Ale wydaje mi się, że za rok już Samsung coś takiego wprowadzi. Przecież trzeba sobie zostawić jakieś nowości na przyszły rok. Poza tym mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrym smartfonem, który no, naprawdę robi efekt wow. Jest to fajny smartfon biznesowy, więc jeżeli uważacie, że potrzebujecie właśnie takiego rozkładanego smartfona, jeżeli jesteście gotowi wydać na niego 8300 zł plus dodatki, taki jak rysik, to możecie rozważyć jego kupno. Nie jest to sprzęt dla mnie, ale jestem przekonany, że wiele osób tak po prostu będzie chciało z niego korzystać i go kupić. No i jeżeli właśnie należycie do takich osób, które chcą kupić ten smartfon albo inny składany smartfon, bo czemu nie, to zajrzyjcie do linków, które znajdują się w opisie tego filmu, bo prowadzą one do znalezionych przez nas okazji na Allegro. A poza tym komentarze są do Waszej dyspozycji. Czy nie lubicie tego smartfona? Czy lubicie ten smartfon? Napiszcie, czy Waszym zdaniem on jest fajny, czy jest wart swojej ceny, czy to jest przyszłość. I czy Samsung wykonał dobrą robotę, czy mógł postarać się bardziej. A poza tym standardowo proszę Was o łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję, komentarze już prosiłem. No to co, widzimy się następnym razem. Cześć!